Hej, hej. Trochę mi zeszło ze zrobieniem tego materiału, ale zastanawiałem się, co powiedzieć o kupnie używanego monitora. Postanowiłem więc zrobić trochę taką mieszaną recenzję z moją opinią, czy warto kupić używany gamingowy monitor z odświeżaniem 144 Hz. Oglądany przez Was model to LG 24GM77. Swoją premierę miał ładnych kilka lat temu, ale udało mi się go wyhaczyć na Allegro za 675 zł razem z dostawą. Jako że potrzebowałem monitora do pracy oraz do grania, stwierdziłem, że postawię na monitor z większym odświeżaniem. Praca na laptopie była ok, ale jednak zdecydowanie lepiej jest na dwa monitory. A że często po pracy gram wieczorami i streamuję, przy okazji zapraszam na mój Twitch, to jest to dla mnie obecnie idealne rozwiązanie. Monitor przyszedł do mnie w oryginalnym opakowaniu oraz z oryginalnymi kablami, więc to była moim zdaniem świetna okazja. Trochę obawiałem się dostawy. W końcu to monitor, więc delikatna sprawa, ale wszystko przebiegło sprawnie i bezpiecznie. Monitor wygląda całkiem fajnie. Ma trochę niemodne już dość spore ramki, ale można na to przymknąć oko. Nietypowym rozwiązaniem jest również panel sterowania, który wystaje z obudowy. Z początku średnio mi się to podobało, ale koniec końców uważam, że jest to najwygodniejsza opcja do sterowania ustawieniami. Obawiałem się też trochę o stan matrycy, bo nigdy nie wiadomo, co dostaniemy, jeżeli chodzi o używany sprzęt. Jednak okazało się, że ten monitor nie ma żadnych wad typu wypalone piksele, więc jestem tym bardziej zadowolony z zakupu. Niestety często bywa tak, że kupujemy kota w worku, ale czasami warto zaufać drugiej stronie. Pamiętajcie też, że zawsze mamy prawo do zwrotu zakupionego sprzętu, więc warto kupować przez serwisy takie jak Allegro lub OLX. LG 24GM77 ma całkiem sporo opcji połączenia. Mamy tutaj dwa razy HDMI, DisplayPort, VGA, DVI-D oraz port USB, dzięki czemu mamy opcję zyskania dwóch dodatkowych portów USB 3.0. Monitor ma też głośniki, ale nie powiem zbyt wiele o nich, bo głośniki w monitorach uważam osobiście za trochę zbędny bajer. Szczerze to nigdy nie próbowałem ich nawet włączyć. Jest w nim również opcja bezpośredniego podłączenia słuchawek, z czego również nie korzystam. Monitor ma płaską podstawkę, która jest dość spora, ale za to jest mega stabilny. Płaska podstawka sprawia również, że można na niej coś postawić, więc nie do końca ona zajmuje sporo miejsca, jakby się wydawało, co uważam za spory plus. Wybrałem ten właśnie monitor również ze względu na dowolną możliwość ustawienia. Mam tutaj na myśli, że można go ustawić wertykalnie oraz horyzontalnie. Ma również opcję regulacji góra-dół oraz nachylenie monitora. Sami widzicie, że opcji jest tutaj sporo i jest to bardzo fajne, że kilkuletni monitor ma takie właśnie opcje. Przejdźmy sobie do samego obrazu i do tego, jak on sprawuje się na co dzień w pracy oraz podczas grania. Mamy tutaj matrycę LED TN z odświeżaniem 144 Hz o rozdzielczości Full HD, czyli 1080p. Liczba wyświetlanych kolorów to 16,7 miliona, a czas reakcji to 1 milisekunda, a więc na papierze wygląda to jak świetny monitor dla graczy. A jak jest w rzeczywistości? Moim zdaniem znakomicie. 144 Hz robią super robotę w grach, jak i podczas pracy. Wszystko jest płynne i bardzo ładnie śmiga. Monitor spełnia wszystkie wymagania graczy. Menu jest bardzo rozbudowane, jest dużo ustawień, są profile, które możemy sobie zapisać. Czernie są bardzo dobrze odwzorowane i sami możemy też zmienić opcję, która nazywa się kontrola czerni. Sprawia to, że mamy opcję rozjaśnienia ciemnych scen.
powoduje to, że jeżeli gramy na przykład w FPS-y i jesteśmy w ciemnym pomieszczeniu, to będziemy mieć większą szansę na zauważenie przeciwnika. Bardzo fajny bajer, który moim zdaniem powinien być stosowany w każdym monitorze gamingowym. Jeżeli chodzi o same kolory, to uważam, że jest znakomicie. Nie jestem w stanie porównać go z innymi, nowszymi monitorami. Miałem wcześniej monitor BenQ Zowie XL2411P i muszę przyznać, że kolory w prezentowanym monitorze są zdecydowanie lepsze, pełniejsze i żywsze. A chciałbym zaznaczyć, że obydwa używane monitory można znaleźć w mniej więcej podobnej cenie. Więc jeżeli zastanawiacie się nad tym, który wybrać, to osobiście polecam ten od LG. Opcji w menu jest całkiem sporo. Możemy zmienić każdy kolor wedle własnych preferencji. Monitor ma opcję flicker free, dzięki czemu nasze oczy nie męczą się aż tak bardzo. Dla mnie to było też ważne ze względu na to, że dość sporo czasu spędzam przed monitorem. Jest również tryb motion 240, który pozwala na uzyskanie efektu zbliżonego do wyświetlania 240 klatek na sekundę. Dzięki temu minimalizuje smużenie, zapewniając płynne odwzorowanie ruchu. Podłączenie tego monitora do laptopa było dla mnie mega przejściem, bo nagle nie dość, że zyskałem dodatkowy ekran, to teraz mam większy obraz podczas grania. A właśnie co do samej gry, to jest świetnie. Nie zauważyłem żadnych problemów z wyświetlaczem, a sama rozgrywka jest mega płynna. Również nie zauważyłem tak zwanego tearingu, co sprawia, że naprawdę udało mi się trafić na fajny monitorek w całkiem dobrej cenie. Jeżeli mam powiedzieć o minusach, to w sumie jest ich niewiele. Trochę denerwuje mnie błyszczący plastik w obudowie monitora, bo łatwo się palcuje oraz szybko zbiera kurz, ale to nie jest jakiś ogromny problem. Druga sprawa to wyświetlanie samego tekstu, ale może za mało czasu spędziłem w ustawieniach. Mam je dobrane raczej bardziej do grania niż do pracy i z czystego lenistwa nie mam ochoty przełączać pomiędzy profilami. Przez to wyświetlany tekst trochę męczy oczy przy dłuższym pisaniu lub czytaniu. Być może postaram się to zniwelować w przyszłości, tylko muszę poczytać kilka poradników, jak porządnie ustawić monitor. Czy jestem w stanie polecić ten monitor oraz polecić Wam kupno używanego monitora? Zdecydowanie tak. Jeżeli myślicie właśnie nad kupnem monitora 144 Hz, to pomyślcie o używanym sprzęcie. Jest tylko kilka ale. Musicie przygotować się, że będą widoczne na monitorze ślady użytkowania oraz pamiętajcie o kupowaniu przez portale, takie jak na przykład Allegro. Z drugiej strony, najtańsze obecnie monitory gamingowe kosztują około 700 zł w górę, więc za niewiele więcej możecie mieć nowy sprzęt na gwarancji. Ja postawiłem jednak na sprzęt używany i udało się. Przed zakupem dokładnie wybadałem historię monitora, więc pamiętajcie, żeby kupować w przemyślany sposób. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim monitorze. Czy zdecydowalibyście się kupić używany sprzęt, czy raczej nowy? To tyle w tym nagraniu. Jeżeli pomogłem Wam podjąć jakąś decyzję zakupową, to mega się cieszę. Zostawcie łapkę w górę, a ja już kończę i uciekam zastanawiać się nad kolejnymi materiałami dla Was. Do zobaczenia niedługo.